Cześć, nazywam się Marek Bugała. Jeżeli zastanawiacie się, co zrobić, aby feedback, czyli informacja zwrotna, którą udzielacie pracownikom, był z jednej strony naturalny, z drugiej oddziaływujący, a z trzeciej budujący, motywujący i rozwijający pracowników, zapraszam do oglądania kolejnego odcinka na moim wideoblogu Odkryj swój talent, czyli jak być super szefem. Zgodnie z zapowiedzią dzisiejszy odcinek poświęcimy feedbackowi, czyli tłumacząc na język polski, informacji zwrotnej. Chociaż feedback, prawdę mówiąc, już się tak zakorzenił w naszym języku, że bardzo często usłyszycie to słowo. Jakie są trzy cechy, które doprowadzają do tego, że feedback ma bardzo silne działanie? Po pierwsze, musi być naturalny. Po drugie, musi być oddziaływujący, a po trzecie, rozwijający. Co zrobić, aby te trzy cechy uzyskać? Co zrobić, żeby feedback był naturalny? Po pierwsze, musi to być element codziennej naszej rozmowy z pracownikami, z kolegami, z całością organizacji. Jeżeli coś jest dobrze zrobione, naturalnie powinniśmy umieć powiedzieć od razu: fajna rzecz, fajnie to udało się zrobić. To naprawdę przyniesie bardzo dobry efekt. Jeżeli coś jest do skorygowania, również natychmiast po zaistnieniu danej sytuacji powinniśmy to korygować. Powiedzieć: nie, tak nie będziemy robić. To, aby feedback był naturalny, musimy wyćwiczyć, jak wszystko inne. To jest tak samo umiejętność jak komunikacja, tak samo jak kolejna umiejętność, jak praca z Excelem. Da się to wyćwiczyć, uwierzcie mi, jeżeli jedną drobną rzecz będziemy robić codziennie, po jakimś czasie wejdzie nam to w nawyk. Co zrobić, żeby feedback był oddziaływujący? Aby feedback był oddziaływujący, musi on być prosty, ale z drugiej strony nie może być on personalny. Wydaje się trudne. Co zrobić, żeby był prosty? Jedną rzecz na raz. Nie mówimy o pozytywnych aspektach, ale i negatywnych. Że jeżeli chwalimy, to chwalmy ten jeden element, który był dobrze zrobiony. Nie chwalmy, opowiadając o całości realizacji projektu. Nie, powiedzmy, że projekt został zrobiony na czas. Jeżeli zwracamy komuś uwagę z drugiej strony i mówimy: nie, tego nie akceptujemy, to też mówmy o jednej rzeczy, jednym elemencie. Jeżeli nie przygotujesz się do spotkania następnym razem, to tracisz czas i w związku z tym spotkania trwają dużo dłużej, możesz odwiedzić dużo mniej klientów. Jeżeli nie przygotujesz się do spotkania z kandydatem i czytasz CV dopiero w trakcie, kiedy on przychodzi, tracisz czas, nie wiedząc, jakie pytania można mu zadać, co powoduje problemy w komunikacji. Nie słyszysz tego, co ma do powiedzenia. To jest na tyle, jeśli chodzi o oddziaływanie feedbacku. On musi być w punkt. I krótki. Trzecia rzecz. Co zrobić, żeby feedback był rozwijający i motywujący, a nie karcąco demotywujący? Aby rozwijać zarówno osobę, jak i cały zespół, chwalimy publicznie, korygujemy w cztery oczy. Prosta zasada, niby wszyscy ją znamy, ale uwierzcie mi, jak często ona jest łamana. Jak często spotykałem się z tym, że ktoś zwracał uwagę danej osobie, że coś zrobiła źle przy wszystkich, w całym open space, w całym zespole, a z drugiej strony zabierał go w cztery oczy, żeby go pochwalić. Na odwrót. Chwalimy publicznie. Zwróćmy uwagę, że to jest dobrze zrobione i co z tego wynika w gronie wszystkich pracowników naszego działu. To powoduje przede wszystkim zrozumienie, jakie cechy są wspierane, nad czym powinniśmy pracować, aby taką pochwałę też otrzymać, jeżeli mówimy o innych ludziach. Wspomaga to również budowanie wartości pojedynczych osób wewnątrz całego zespołu. Z drugiej strony, jeżeli korygujemy zachowania, to tylko w cztery oczy. Jest to istotne, dlatego że jeżeli zaczynamy korygować zachowania w miejscach publicznych, tam gdzie słucha więcej osób, osoba będzie od razu odbierała taką uwagę jako atak personalny. Dlatego że buduje swoją pewną relację z otoczeniem i to, że ktoś zwraca uwagę, powoduje, że te relacje się zaburzają. Podsumowując, aby feedback był naturalny, ćwiczmy go, aby wszedł nam w nawyk i abyśmy codziennie byli w stanie jednej, dwóm osobom zwrócić uwagę na coś bardzo dobrego i jednej osobie na to, jakie zachowania trzeba skorygować. Aby był oddziaływujący, mówmy o jednym elemencie jednocześnie. I ostatnie, aby on był motywujący, chwalimy publicznie, korygujemy zachowania w cztery oczy. Na koniec opowiem Wam anegdotkę o słynnych kanapkach komunikacyjnych. Nie wiem, czy słyszeliście. Pozytywny aspekt, potem do korygowania i potem znowuż pozytywny. Kiedyś w ten sposób zwróciłem się do jednego ze swoich kolegów
On popatrzył na mnie i pod koniec spotkania powiedział: Marek, wiesz co, ja się zgubiłem. Powiedz, ty mnie chwalisz, czy mnie opie... Wiecie, jakie słowo. Wtedy zrozumiałem, że te wszystkie kanapki komunikacyjne są do spakowania w papierek i do wyrzucenia do kosza. Na dziś to tyle. Jeżeli macie jakiekolwiek uwagi lub komentarze, standardowo Facebook, YouTube, LinkedIn, zapraszam. Zapraszam również do kolejnych odcinków na moim wideoblogu Odkryj swój talent, czyli jak być superszefem. Do zobaczenia. Marek Bugała.